15 obiektach szkolnych i przedszkolnych w Tarnowie wymienione zostały instalacje ciepłownicze i urządzenia korzystające z odzyskiwalnych źródeł energii. Wszystko to w ramach programu Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Tarnowie. Projekt toczy się blisko 2 lata. Finansowanie, staranie o finansowanie rozpoczęliśmy blisko 3 lata temu, w 2013 roku. Przewidujemy, że całość zakończy się w połowie 2017 roku. Takie główne działania, jakie się składają na projekt, to jest remonty dachu, czy wykonanie w ogóle w zależności od obiektów elewacji, wymiana stolarki okiennej, wymiana instalacji ciepłowniczych i również montaż właśnie urządzeń służących produkcji energii z odnawialnych źródeł. Przedszkole publiczne numer 27 w Tarnowie nabrało barw. Zrobiło się kolorowe, estetyczne i na pewno zachęcające przyszłych przedszkolaków, żeby przyszły do nas do przedszkola. Moja placówka została objęta w zakresie termomodernizacji wieloma dodatkowymi robotami, między innymi wewnątrz obiektu, gdzie poprawiła się estetyka sal, ale również wymiana całej elektryki, w związku z czym wpłynęło to również na zmianę, na poprawę bezpieczeństwa w przedszkolu. Dzięki projektowi uda się osiągnąć efekt ekologiczny na poziomie oszczędności ponad 4000 ton emisji CO2 rocznie oraz zainstalowane instalacje OZE zakładamy, że będą produkować ponad 100 MWh energii rocznie. Wartość projektu to ponad 17,5 miliona złotych. Dofinansowanie ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego wyniosło ponad 9,5 miliona złotych. Fatalna jakość powietrza w Tuchowie. Gmina ostrzega, że indeks jakości powietrza w całym Tuchowie osiągnął poziom bardzo zły. Osoby narażone na ryzyko powinny bezwzględnie unikać wyjść na zewnątrz. Pozostali powinni ograniczyć wyjścia do minimum. Wszelkie aktywności na zewnątrz są odradzane. Gmina apeluje również o niepalenie zakazanych przedmiotów w piecach domowych. MC Silk wydał nową płytę Rapunk. Jest to 12 utworów, które zapewne zaskoczą fanów tarnowskiego rapera. Na nowym krążku znajdziemy muzykę zdecydowanie wymykającą się schematom. Najszybszy raper świata tym razem zaprezentował płytę, na której prędkość nie jest najważniejsza. Między innymi zaskoczeniem będzie też to pewnie dla niektórych, choć ci, którzy mnie już znają lepiej, to pewnie nie będą aż tak bardzo zaskoczeni, że nie ma tutaj nacisku na pewno na szybkie rapowanie, bo niestety tak jest, że dużo osób widzi tylko to, co pływa wierzchem, czyli te rzeczy, które akurat się najlepiej wypromptowały na YouTubie, tak? Ale oczywiście będą jakieś tam, to jest element mojego warsztatu, z którego korzystam, jeśli jest taka potrzeba, także też będzie szybko momentami. Będzie za to dużo mieszania stylów muzycznych. Bardzo dużo. Chciałem użyć innego określenia, które jeszcze jest wyższym stopniem gradacji tej ilości. Natomiast no, mieszam gatunki, dlatego że ja się szybko nudzę strasznie. I jakby wydaje mi się, że w ogóle trzymanie się czegoś z założenia, że zrobię takie, bo takie chcę, żeby było. Znaczy dobrze mieć założenia też, bo jak się nie ma żadnych, nie ma się deadline'u, nie ma się ograniczeń, to też jest to czasem problemem, bo nie wiadomo, co zrobić do końca i jak zazwyczaj jak są jakieś ograniczenia, to wtedy łatwiej się poruszać. Tym i to też powoduje, że ja długo robię różne rzeczy, bo chcę zrobić jak najlepiej, a ponieważ nie mam ograniczeń, to szukam jeszcze lepiej. Nowa płyta coraz częściej trafia także do tych, którzy na co dzień nie słuchają hip-hopu. Przez ten okres taki powstawania długi przewinęło się też dużo różnych klimatów. Zresztą powstało tam ponad 40 numerów w sumie. Więc jakby selekcja była duża, to po pierwsze. Po drugie, ja też już dosyć długo się jednak mimo wszystko, mimo tego, że tam parę lat temu ktoś mnie zauważył, to dosyć długo się zajmuję muzyką i też od długiego czasu też muzyki słucham, więc jakby te inspiracje moje też są przeróżne, tak? To nie jest płyta na sezon, to nie jest płyta modna, tylko myślę, że chciałem zrobić płytę dobrą. W związku z czym czerpałem z najlepszych możliwych inspiracji, niezależnie od epoki i stylu. Także żaden kawałek nie jest jakby reprezentantem całej płyty. Ciężko mi się w ogóle rozmawia o muzyce, bo to tak jakby powiedzieć, no moja płyta jest super ekstra, tak? No,
trzeba posłuchać. Jednemu się spodoba, drugiemu nie, a niektórym się spodoba na przykład super ekstra. Ciekawie wygląda również klip do utworu Powietrza zapach, w którym zobaczymy m.in. Kingę Price czy Mariana Dziędziela. Nie było to trudne, ponieważ znam kolegę, który zna Kingę Price. Mam kumpla, który się z nią kumpluje po prostu i podrzucił jej numer mój. Ona zadzwoniła zapytać, o co chodzi. Ja jej wysłałem kawałek, stwierdziła, że super, podoba jej się i w zasadzie na tym się skończyło docieranie do Kingi Price. Natomiast pozostałe praktycznie, no Marian Dziędziel jest z kolei znajomym Kingi, więc jakby spoko. Bardzo proste to było. No myślę, że też numer ich przekonał, tak? No wiadomo, że ciężko się pojawić i wizerunkowo się jakby przewinąć z czym się wizerunkowo nie zgadzamy, tak? Więc myślę, że to na pewno pomogło. Staram się robić rap uniwersalny, a nie, tak jak powiedziałem, modny, ani też czy młodzieżowy, czy oldschoolowy. Jakby jest to muzyka i jest to uniwersalny środek w momencie, kiedy faktycznie niesie uniwersalne treści. Więc myślę, że to pomogło. Natomiast pozostałe postaci, które się pojawiają w klipie, to są moi po prostu bliscy znajomi i rodzina. MC Silk, czyli Daniel Ciupryk, sam pisał teksty i produkował klipy. Nad nowym albumem pracował przez 2 lata. Za nami spotkanie z Anną Brożek i Marcinem Dzieńskim w Arcskłocie. Tarnowscy wspinacze opowiadali o minionym sezonie i swoich ostatnich sukcesach, także o tym, jak wygląda życie sportowca i jakich reguł musi przestrzegać. Celem spotkań jest zachęcenie do uprawiania sportu, ale także poznanie ciekawych postaci, które na swoim koncie mają już tak wielkie sukcesy. Opowiadaliśmy, jak to było w sezonie 2016, jak wygląda to całe nasze wspinanie i jak trenujemy, jak się odżywiamy. Mówiliśmy po prostu o wszystkim, o całym naszym życiu wspinaczkowym. Idąc tutaj tak naprawdę nie wiedziałam do końca, co to ma być. Marcin wiele mi nie mówił, więc w zasadzie nie byłam pewna, na co się pisze. No i bardzo mi się podobało, fajna, luźna rozmowa. Zdziwiłam się w sumie, że aż tyle osób przyszło i że też byli aktywni na tym spotkaniu, że padały jakieś pytania i na początku byłam trochę zestresowana, a później to po prostu już była taka fajna rozmowa i bardzo mi się podobało. Było to pierwsze spotkanie i na pewno nie ostatnie. Kolejnego sportowego gościa, który odwiedzi Arcskłot w Tarnowie, poznamy już niebawem.